Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak człowiek trochę doświadczony w polityce, ale jednak sądziłem, że jest jakaś granica bez wstydu, ale po tym, co usłyszałem od kolegi Lewandowskiego, to zmieniam zdanie. Nie ma granicy bez wstydu. No, jeszcze niżej można upaść, niż pan dzisiaj upadł, opowiadając te niebywałe rzeczy. Po prostu do tej pory nie mogę dojść do siebie, że naprawdę nie ma jakiejś wewnętrznej, moralnej kontroli. Można tak gadać, takie obrzydliwe, nieprawdziwe rzeczy. Oburzające. Proszę Państwa, jeśli chodzi o merytoryczną odpowiedź w sprawie reformy sądownictwa i całej tej kontaktów między rządem polskim a Komisją Europejską, ja Państwu przesłałem na skrzynki, macie Państwo bardzo szczegółową, dokładną informację na ten temat. Jeżeli ktoś z Państwa chcę ze mną wdać się w dysputę na ten temat. Jestem otwarty, oczywiście. Natomiast tutaj, no, na tej sali, tak jak w czasie tych poprzednich odsłon, przecież to naprawdę nie chodzi o żaden dialog, to nie jest żadna debata, no nie oszukujmy się. To jest kolejny orwellowski seans, to jest pokaz siły w stosunku do Polaków i do polskiego rządu. Prawda? Tu nie chodzi o praworządność, nie chodzi o wartości, to chodzi o władzę. Prawda? Kto ma władzę? To jest kolejna odsłona tego samego. Przecież kilkanaście godzin po ogłoszeniu projektów ustaw w sprawie sądownictwa kolega Weber z innymi posłami już wszczęli ogólnoeuropejską kampanię antypolską. Przecież pan Weber nie zna języka polskiego, nie znał treści tych ustaw, nie znał żadnych ekspertyz, w ogóle nie jej zainteresował się, ale już wiedział. Już parę godzin i trzeba puścić tę falę, tę kolejną krucjatę przeciw polskiemu rządowi. Zresztą to samo socjaliści, to samo robi liberałowie. To jest zaproszenie do debaty. To nie jest żadne zaproszenie do debaty, nie oszukujmy się. Państwo macie jakąś obsesję, jakieś uporczywe natręctwo, jeżeli chodzi o polski rząd. Prawda? To było widać, że ciągle do tego wracacie. No ludzie, zmiłujcie się. To jest też przykład niebywałej arogancji, która jest rozpowszechniona wśród elity politycznej w Europie Zachodniej. Już nie mówię o mediach, żadne niemieckie media. Ja nie wiem, jak to mam nazwać, co tam się wypisuje na temat Polski. To jest jakaś antypolska orgia po prostu. A mówiąc po prostu dyrdymały, no to są kompletne dyrdymały. To jest taka Niagara kłamstwa, że ja musiał mieć nie 6,5 minuty, musiał być 6,5 miesiąca, żeby to wszystko prostować. No nie jestem w stanie tego robić. Albo barbarzyńskie zachowanie pani minister obrony Niemiec. No, tak jak nie przymierzając kiedyś sowieccy dyplomaci też, prawda, deklarowali się z pomocą swoim przyjaciołom w krajach satelickich. Albo wypowiedzi prezydenta Macrona o Polsce i innych krajach wschodnioeuropejskich. To są jakieś takie, ja w tym widzę takie stare kolonialne nawyki, które tutaj się pojawiają i ta wschodnia Europa nagle śmie coś robić, prawda, decydować o sobie. No, no niebywałe, bez naszej wiedzy. No. Proszę przyjąć do wiadomości, że proces upodmiotowienia we wschodniej Europie się dokonuje i żebyście Państwo nie wiem, co tutaj robili, czy czego nie robili, to będzie trwać. Jeśli chodzi natomiast o komisję. Panie Przewodniczący Timmermans, ja właśnie już wszystko powiedziałem w czasie poprzednich debat. Proszę mi tutaj nie mówić, że Pan reprezentuje prawo, Pan reprezentuje wartości. Wszystkie te działania Komisji przeciw Polsce to są działaniami bezprawnymi, które łamią traktaty europejskie. I to, że te działania są tutaj przyklepywane w parlamencie, to nie czyni je mniej bezprawnymi. Państwo macie tu większość, możecie wszystko przegłosować, co chcecie, nawet że 2 + 2 = 5. Ale prawda jest taka, że to są działania bezprawne. No, to jest też ten, ja już mówiłem o tym wielokrotnie, to są te podwójne standardy, które są nieodłącznie w Polsce związane z pana nazwiskiem. Pan jest stroną w wewnętrznym konflikcie w Polsce i pan tego nie kryje.
prawda? Jak się działy w Polsce różne niedobre rzeczy, to pan milczał. Jak się działy w Hiszpanii niedobre rzeczy, to pan tutaj się wypowiada, no tak, że właściwie nie wiadomo było, o czym pan mówi. Jakby jakaś dziesiąta rzecz z tego działa się w Polsce teraz, która działa się w Hiszpanii, to by się pan tutaj zmienił w świętego Jerzego, który walczy ze smokiem. Komisja no niestety ma ten niedobry zwyczaj, że po prostu ignoruje wszystkie odpowiedzi polskiego rządu i cały czas powtarza to samo. Komisja nazywa to dialogiem albo zaproszeniem do rozmowy. Panie przewodniczący, to nie jest dialog, to nie jest zaproszenie do rozmowy. Jest takie pojęcie, które temu mówię, to jest ultimatum. Znaczy mówicie państwo, to ma być zrobione, a jak nie, to będziecie ukarani. To mniej więcej takie jest, to jest dialog, prawda, w stylu komisji. To jest to, co Szekspir nazwał the insolence of office, prawda? To jest taka no, bezczelność urzędu, prawda? Czy bezczelność władzy. Wszystko możecie zrobić, uważacie, że wszystko możecie powiedzieć i wszystko nakazać. Proszę państwa, to tak naprawdę nie zaszkodzi Polsce. Dawaliśmy sobie radę z większymi wyborami. To szkodzi Unii. Znaczy, gdyby zebrać wszystkie antyunijne diatryby, to one, które tutaj padały w tej Izbie, to one by mniejszą szkodę wizerunkowi Unii zrobiły niż pana wystąpienia. Znaczy, dla niszczenia wizerunku Unii Europejskiej pan zrobił więcej niż Nigel Farage i Marine Le Pen razem wzięci.